Cześć, witam was w kolejnej epickiej bitwie. Bohaterem będzie Paladyn 1 na moim ulubionym medzie, czyli na Cromwellku. Himmelsdorf zimą, 49% szans. Losowanie na szóstki, piątki, także bardzo dobre. No i zobaczymy sobie, ile nasz bohater w tej bitwie dostarczy nam emocji. A nie ukrywam, że będzie ich znacznie. Znacznie więcej niż w bitwie takiej przeciętnej. Także oglądamy. Na razie wjazd na górkę. Oczywiście miał bardzo dobrego respa, bardzo blisko, także już może sobie zająć świetną pozycję, żeby oddać strzał lub dwa darmowe wpierzające czołgi Cromwell. Auto aim wchodzi. W takim wypadku, jeśli tylko się wychylamy na sekundkę, to taki auto aim to bardzo jakby dobra sprawa. No i mamy dwa pierwsze darmowe strzały w przeciwnego Cromwella. 250 obrażeń. Churchill, jedyneczka. Mamy spota, z tyłu jest ten Cromwell. Coś tutaj jeszcze dojeżdża z przodu nam. T25. Jest wsparcie z tyłu, także nie ma problemu. Paladyn jedzie sprawdzić swoich sił z tym Cromwellkiem. Auto aim, taran. Wszedł za stówkę, także za stówkę też co prawda stracił. Teraz jak pancer bez przebicia. Cromwell również bez przebicia, także o dziwo dinga nieźle. Dobra, mamy 877 obrażeń. Straty hapsów nie za dużo, tylko 100 z tego tarana, także jak na razie wymiana obrażeń w stosunku do straty hapsów dobra. T25 ma dużo hapsów. Dosyć szybko przeładowuje, także chyba liczy Paladyn na to, że po strzale odda mu darmowy strzał, ale on właśnie zbyt szybko przeładowuje, żeby tak zrobić. Plus ma tam jeszcze Churchillka. Na razie nie chce tracić HP. No i w sumie dobrze, bo akurat w tej bitwie te HP się później mogą bardzo przydać. Susto Y potężnie, to jest za 415 padstą w przeciwnika. No i teraz decyzja Paladyna o tym, żeby wycofać się z tej górki. Po prostu spróbować czegoś innego, oskrzydlić wrogów. Myślę, że dobra decyzja. Czasem zamiast tłuc się na siłę HP za HP, warto spróbować po prostu czegoś innego. Co prawda w takiej sytuacji no, uszczupla nieco siły swoich sojuszników na healu, no ale z drugiej strony jest bardzo mobilnym medem, także próby oskrzydlenia są mile wskazane. Na dole mam KW2 oraz KW1. Także próba jakiegoś manewru. Jak wiemy, manewr jest wszystkim. Załadowany APCR. W sumie nie wiem na co, bo na tych tierach tutaj nie ma takiej potrzeby. Wystarczy dobrze celować. KW2, groźniejszy rywal. No właśnie, niepotrzebna u tej. Tutaj bok wieży był pewniakiem stuprocentowym, a tak mimo takiego celowania z APCR-a nie udało się. Teraz tył. Oczywiście kawulca również niepotrzebnie, oczywiście zmiana na apeki. Kawulec nie wie co się dzieje, podpała. 1500 obrażeń, 3 fragi. No i oglądamy dalej. W hapsach jest na razie bez zmian. Znaczy inaczej, prawie porówno, także nie jest źle. Mamy tutaj Helkacika plus Hummelka. Niestety Hummel wykańcza M4 na one-shota. Wiemy, że ma przeładowanie, także przydałoby się to wykorzystać i go wykończyć. W tym czasie w bitwie 8 do 12. Wykończona arta, mamy pełnego Hellcata. Hellcat nie trafia, wjazd nieco nieudany, ale Hellcata teraz dosyć łatwo objechać po tych wszystkich nerfach. Co prawda oddaje nam, także szkoda tych HP, ale na pewno za chwilkę uda się go wykończyć. Czy jeszcze raz sieknie? Nie. Także ok. 5 fragów, 2200 obrażeń, 10 do 13 w bitwie. Także mamy stratę. Birchgan jako ostatni nasz sojusznik żyje. Hapsów mamy 404, czyli nie jest źle. Wrogowie mają co prawda 1500, także ten OI Experimental ma już 5 fragów. Na pewno groźny przeciwnik. Tutaj mieliśmy... co to mogło być? Nie pokazuje mi na mapie. Pewnie ten T25. Lub też Arta. Wyświeca nam się grill na healu. Straciliśmy Artę, w tym momencie zostaje Paladyn sam na 5 czołgów, 404 HP kontra 1500.
Zobaczymy, co się uda. Oj, eksperymental jest powolny, także na pewno nas nie dogoni. Znamy jego pozycję. Ciężki rywal, także na razie myślę decyzja całkiem niezła, żeby rozprawić się z tym healem. Z pewnością czołgi już zjechały. Arta pewnie została. Także można spróbować na artech. Załadowany haeczek na grilla, bardzo słusznie. Tylko, że jeśli haeczek, to trzeba celować. Celować nie w kadłub, ale w te płyty osłaniające, żeby mieć pewność przebicia. Także z autoaima też trzeba korzystać umiejętnie. Na pewno nie walimy z haeków po kadłubie. 2,5 tysiąca obrażeń, z 11 do 14 ktoś na kapie. Ale jest nieźle, jest nieźle. Wrogowie są nieco rozjechani. Można wykorzystać mobilność Cromwella. Spróbować ich pozajeżdżać w pojedynkę. Jeśli coś szybkiego wjechało na kapa, to może coś tutaj się wlecze z tyłu, może uda się go dopaść. 247 HP, no fart, że ten Hummel go nie zdjął, bo mogło to spokojnie się tak skończyć. Weszło po gąskach o tyle dobrze. Ten Hummel co prawda miał chyba stokowe działo, no ale widzieliśmy, że M4 za 460 pacnął. Załadowany APCR, tak żeby zdekapować bazę. Myślę, że niepotrzebnie, bo to są tylko piątki, także spokojnie za peków, które mają 145 przebicia, wszystko by tutaj wchodziło. Ale ja rozumiem, chcemy mieć pewność. Słynna wymówka VK 3001H. No celowanie, no jak w masełku, no to nie jest jakiś też niewiarygodnie jakiś twardy czołg. Auto aim, VK trafiona. Mamy 2800 obrażeń, 6 fragów, także nieźle. No i kolejny strzał. Wykończamy fałkę. Staje nam oi eksperymental. No prędzej na tego oi tutaj bym mógł jakby usprawiedliwić używanie golda. Na wszystkie inne cele absolutnie nie ma sensu. Widzimy, no w Churchilla również jak w masełko. Churchill z haeków. Wykończony 8 frag, 3200 obrażeń i zdaje T25. Który ma tylko 83 HP oraz OI. T25 nas zajeżdża, udało mu się trafić. No i sytuacja bardzo trudna, rykoszet od OI Experimental. Mega, mega dużo szczęścia. To był kluczowy moment tej bitwy, kiedy OI się zdingał od Cromwella gdzieś tam od tyłu. Mega, mega fart, który jest tak naprawdę niezbędny przy mega wyciągu. 9 kili, 3300 obrażeń. Jesteśmy na draśnięcie. O, i znowu nie trafia. Jak to możliwe, że on nie trafia? Strzał, teraz APCR. No i teraz słusznie, to jest sytuacja, która tego wymagała. 10 frag. Oglądamy screeny końcowe. Także udało się naprawdę zamieść niezłą bitwę. Odznaka mistrzowska, medal kołbanowy był sam na 5. Medal pula, także zestaw idealny. Specjalista oraz duży kaliber. 3700 obrażeń, 10 kili, blisko 1800 czystego expa. Dystans 4 km, zablokowane przez pancerz 545, 4 strzały przez przebicia. No to było kluczowe, że te strzały jednak udawało się dingnąć, bo już by tej bitwy się nie udało ugrać. Niestety używanie prem ammo skutkuje tym, że zarobek tylko 5000, bo za dużo poszło na tego golda. Tak jak mówię, no tylko na OI się opłacało strzelać, w inne cele zupełnie nie, natomiast bitwa i tak wyśmienita, także gratulacje takiego wyniku. Dzięki, trzymajcie się, cześć. I don't like it. I love it, love it, love it. Uh-oh.